Cześć, Dev Server has nowo otwarty, tak więc można było przetestować ponownie nadchodzące pojazdy. Ja zamiast pokazać Wam wszystkiego po trochu, postanowiłem skupić się na paru wątkach, tak troszeczkę dokładniej na takich wątkach, które mogą Was zainteresować. Oczywiście nie będę ukrywał, że głównie chodzi tutaj o śmigłowce, bo pojazdy jak pojazdy w każdym następnym update'cie będą wychodziły nowe, a tutaj mamy coś zupełnie nowego. Tak więc zapraszam Was na kolejną część War Thunder po polsku. Tak, co roku i tym razem Gaijin mnie nie zawiódł, zawsze gdy zbliża się 17 września, aby zagłuszyć rocznicę pokojowego wejścia Sowietów od wschodu, zaraz po Niemcach w 1939 roku. Mamy tutaj coś, co może trochę odwrócić naszą uwagę od tego ważnego wątku historycznego. Po pierwsze, Ten materiał będzie jednym z kilku, które będę co jakiś czas tutaj wrzucał, chyba że wyjdzie szybciej update 1.81. Póki tak nie będzie, będę Wam pokazywał niektóre rzeczy związane oczywiście z helkami, które powinny wyjść w tym update 1.81. Tak więc traktujcie ten odcinek jako odcinek pierwszy. Tak powiedziałem, zaraz po nim opublikuję historię z War Thunder po polsku i dalej już systematycznie, jeżeli się uda, to codziennie będzie jeden kolejny odcinek związany właśnie z tym, co można było testować na dev serwerze, tak więc zapraszam do śledzenia oczywiście. A to, co teraz oglądacie, to premiowy Mi-24 w wersji D, który już jest dostępny w sklepie Gaijin od dłuższego czasu, ze względu na to, że ja go mam, tak więc postanowiłem pierwszą część tego dev serwera właśnie pokazać Wam z nim w roli głównej. Tutaj możecie zobaczyć system uzbrojenia, jakie ta helka ze sobą zabiera. Jest tu tego całkiem sporo. Przede wszystkim rzucają się w oczy między innymi takie rzeczy, które mogą się Wam wydawać na samym początku nie do końca przydatne, jeżeli chodzi o helikoptery, a mianowicie bombę. Jak później zobaczycie, te bomby to wcale nie jest taki głupi pomysł i mogą się naprawdę przydać. Oczywiście najgroźniejszą bronią w tym śmigłowcu to są cztery rakiety Falanga, które są sterowane za pomocą myszy. Po tym jak się przesiądziemy na miejsce strzelca, możemy sterować oczywiście tymi rakietami w systemie telewizyjnym. Trochę przypomina to Battlefielda 3 i 4. A tak wygląda drzewko póki co na dev serwerze. Ja jestem ciekawy, czy tak już zostanie i to nie byłoby wcale takie głupie rozwiązanie, bo by zmuszało graczy do tego, aby oprócz zakupu zwykłych helek oczywiście też posiadać jakieś pojazdy wyższoerowe, które umożliwiłyby w ogóle odradzanie się tymi helkami. Czy tak będzie faktycznie? Zobaczymy. Ja mam taką nadzieję. Oczywiście ci, którzy zakupili helikoptery, a nie mają wyżej tierowych czołgów, będą w ciemnym tunelu, może tak dyplomatycznie to powiem. Na dev serwerze była dostępna bitwa helikopterów na nowej mapie Wietnam, bitwa lotnicza w trybie arcade oraz z realistic. Jak widzicie, ja wybrałem realistic. Bitwa odbywa się na tej samej zasadzie, jak to jest w zwykłych bitwach lotniczych, tak więc po prostu odradzamy się raz, giniemy i musimy iść do hangaru. Nie wiem dlaczego, ale bardzo mało graczy decydowało się na latanie właśnie helikopterami sowieckimi. Powiem Wam, zresztą to będzie też później w kolejnych częściach. Próbowałem też amerykańskich helikopterów.
i mają one oczywiście swoje plusy, ale nie powiedziałbym, aby dawały aż tak wielką przewagę na polu bitwy. Przede wszystkim, może nie będę mówił teraz o helkach amerykańskich, skupię się na sowieckich. Jeżeli chodzi o ten premiowy Mi-24, oczywiście podobny będzie dostępny w drzewku, tyle że oczywiście wszystkie jego komponenty będzie trzeba poodblokowywać. We wszystkich helikopterach jest bardzo ciekawa możliwość, a mianowicie tryb odkurzacza, albo odkurzania jak wolicie, hover. W zależności od tego, jak przypiszecie sobie klawiaturę, w moim wypadku było to domyślnie, czyli H. Śmigłowiec zatrzymuje się w miejscu do zawisu i wtedy bardzo łatwo, sterując manetką, możemy, dodając ciągu lub zmniejszając, wznosić się w płaszczyźnie pionowej. To oczywiście ułatwia znacząco celowanie, jednakże ułatwia też przeciwnikom trafienie nas rakietami właśnie zdalnie sterowanymi. Tutaj na samym początku, jak widzicie, staram się namierzyć któreś z walczących właśnie helikopterów wrogich. Swego rodzaju ciekawostką jest też stabilizator w siodełku strzelca, który umożliwia bardziej precyzyjne celowanie. Te takie dodatkowe strzałeczki po ukosach, strzałeczki kreski w zasadzie po ukosach, które widzicie, to właśnie oznacza, że jest stabilizacja włączona. A więc, no cóż, starałem się trafić helikopter w locie, bo żaden z moich przeciwników jakoś nie chciał zaryzykować zawisu. Z jakim skutkiem, no to zaraz zobaczymy. Oczywiście też testowałem, czego wam nie pokażę, bo to zrobiłem wcześniej. Próbowałem lądowań na różnych płaszczyznach i nie jest to tak do końca, jak przedstawione było do tej pory w internecie, że musi być bardzo równa powierzchnia, aby helikopter mógł wylądować. Przy okazji przy lądowaniu możemy mieć też przykre niespodzianki, ale to też w późniejszych momentach. Ogólnie pierwsze wrażenia. No cóż, jeżeli chodzi o helikoptery, no cóż można tutaj powiedzieć. Nowa rzecz. Zupełnie nowe pojazdy, nowa technologia, jeżeli chodzi o uzbrojenie. Dość ciekawie to wygląda. Tak jak powiedziałem, większość graczy jednak zadecydowała, że ciekawszymi pojazdami są helikoptery amerykańskie. Mówię jeszcze raz, nie mam pojęcia dlaczego. Oczywiście, no może ze względu na to, że tam rakiety używane przez te helki UH szczególnie mają o wiele lepszy pęd, są skuteczniejsze przeciwko czołgom, ale jeżeli chodzi o sowieckie maszyny, ja tutaj nie uważam, aby one jakoś znacząco były słabsze. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o bitwy helikopterów, wygląda to dość chaotycznie. Kilka ich stoczyłem. Ta tutaj, którą oglądacie, jest moją tam chyba drugą czy trzecią, już nie pamiętam. Początkowe bitwy tylko stoczyłem po to, żeby w zasadzie po części chociaż zrozumieć sterowanie, które jest jeszcze i tak nie do końca rozumiem. No cóż, graficznie wygląda to dobrze. Zmieniły się trochę dźwięki. Tu nie chodzi mi o samo dodanie dźwięków śmigieł, wiatraków, tylko w ogóle, jeżeli chodzi o dźwięki wystrzeliwanych pocisków, małokalibrowych i tych o większym kalibrze. Tak więc wygląda to znacznie lepiej, niż wyglądało to przedtem. Te bitwy są, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo, bardzo chaotyczne, ale też tutaj trzeba brać pod uwagę to, że to jest dev server i graczy też zbytnio nie było. Na Gaijin nie zaimplementował tutaj botów, które pewnie trochę urozmaiciłyby zabawę, jednakże bot w helce to raczej nie wydaje mi się dobrym pomysłem i chyba Gaijin myśli tak samo. Dlatego botów tutaj nie było. Bitwy były bardzo szybkie, dynamiczne, bardzo rzadko zdarzały się jakieś pojedynki helikopterów.
jednych z drugimi. Co zauważyłem, bardzo często Helka, która już była zestrzelona, potrafiła jeszcze strącić swojego adwersarza, a to spowodowane jest oczywiście tą stabilizacją, która według mnie powinna, że tak powiem, wysiadać zaraz po tym, jak helikopter już spada w płomieniach. Póki co jest inaczej, tak więc kiedy dostajemy gonga, jeszcze możemy przesiąść się w siodełko strzelca i sterując kamerą, po prostu używając działek, pociągnąć parę serii w kierunku naszego adwersarza i w ten sposób się go po prostu pozbyć. No cóż, jeżeli chodzi o same pojedynki, to tak jak tutaj widzicie, ja trafiłem na AHA, bardzo groźny przeciwnik, zdecydowanie ta mała kobra jest groźniejsza od helikopterów UHA. Te są wyposażone wyłącznie w rakiety lub karabiny maszynowe. Jeżeli chodzi o tą Kobra, ona nie ma sterowanych pocisków, ma niesterowane z bardzo dobrym, dużym penem, ale jest świetnie uzbrojona w działka 40 mm, tak więc taka seria od tego, tego helikoptera może zrobić naprawdę krzywdę. Tutaj był najwidoczniej bardzo niedoświadczony gracz, który dość łatwo dał się zestrzelić. Nie zdarzało się to zbyt często. Rakiety niesterowane, tak jak widzicie, są dość precyzyjne. Trzeba będzie się przyzwyczaić oczywiście do ostrzału z różnych kątów prędkości oraz odległości, jeżeli chodzi o te niesterowane rakiety, ale jak najbardziej są one bardzo skuteczne. Tak widzicie, te helikoptery nie poruszają się z jakąś wybitną prędkością, tak więc dla wszystkich pojazdów, nie tylko tych przeciwlotniczych, wydają się dość łatwym celem. Ale to na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część dev serwerową. Już wkrótce, tak jak powiedziałem, opublikuję dla Was kolejne, a w międzyczasie będzie wątek historyczny. Dziękuję za obejrzenie tej krótkiej części War Thunder po polsku. Zapraszam na kolejne już wkrótce. Bawcie się dobrze. Cześć.